przechodzimy do kolejnego punktu. Dobiegliśmy do końca porządku. A pan przyjmuje, panie radny, w ogóle? Co? No bo my tak głosujemy, pan może nie przyjąć. Dobrze. No i medal będzie wtedy... Nosimy kończony. Ale po przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski. Już podam. Wolne wnioski. To może ja podam, proszę Państwa, bardzo bym prosił teraz, żeby było wiadomo, bo niestety przepraszam, ale jest mi do ucho, że tak szybko trzeba lecić. Następna sesja będzie 14 stycznia, to jest trzeci wtorek. Dobrze powiedzieć, drugi wtorek stycznia, 14 stycznia, godzina 18.30, tradycyjnie się nie wiera, 19.00. Na tej sesji styczniowej podam od razu harmonogram na następne półrocze, można powiedzieć, prawie do końca kadencji. Czy ktoś jeszcze chciał wolnych wniosków? Nie widzę waszego ogłoszenia i komunikatu. 18. To ja zapraszam na komisję tak samo 14, w takim razie 17.30. 14. Panie przewodniczący, ja zapraszam na panie. To pojedynczo, bo pani stycznia? Bo to już. Ale 14 stycznia. Przed sesją. 7 stycznia pani Małgorzato, o 18.30 Komisja Zdrowia, o 19.00 Komisja Ochrony Środowiska. Może być 7. Dzień po trzech turach. 7, tak? Dzień po trzech turach. Wtorek. Dzień wcześniej 19. Wtorek. A sesja tego ma na stole? Nie wiem, czy... Zamiast orszaku to pójdziecie na komisję. Proszę bardzo pani pojedynczowy prosił. Ja chciałam zaprosić członków mojej komisji na spotkanie jeszcze grudniowe, jeśli mogą, to w niedzielę, poniedziałek, to 17.45. Jest to możliwe? Jest. W poniedziałek, w przyszłym tygodniu 17.40. Dobrze. Czy ktoś z Państwa chciał jeszcze, proszę bardzo, pan? Ja chciałem tylko powiedzieć, że tak, robimy wszystko tutaj z kolegą Konradem, żeby gazetka z całym zespołem redakcyjnym była na ten piątek. Jest duże prawdopodobieństwo, że się uda. Będzie to gazetka świąteczna, no i zarazem ostatni numer w tym roku, więc jak tylko będzie, to bym prosił o takie w miarę sprawne tutaj rozdzielenia tego po swoich rejonach. A druga taka sytuacja to jest zaproszenie Państwa na Puch Podwórskie Ubieranie Choinki. Tutaj część radnych jest również zaangażowanych w tą inicjatywę. Odbędzie się w czwartek 19 grudnia. Jest pod patronatem przewodniczącego Rady Miasta i jest to duża impreza, która mam nadzieję na stałe się gdzieś tam zapisze w naszą dzielnicę, wszelkie informacje na stronie i w ogóle u nas, także dzień nas. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać? A gdzie to ma być? Ktoś z Państwa chciał zabrać głos jeszcze w ogłoszeniach i komunikatach? Nie widzę, bo proszę, że to jest ostatnia.